Ania już odprowadzona do pracy. Dzisiaj wyjątkowo pieszo, dlatego że plan zdjęciowy jest tuż za rogiem. Ale jak to? Odleciał? A nie. Dobrze. Nas interesuje ten. A to oznacza, że mamy jeszcze chwilkę na kawkę. Tak jak obiecałem, jest niedziela, więc znowu nadaję z lotniska, z drogi do Frankfurtu. I dzisiaj taki temat, który chodzi mi po głowie już od jakiegoś czasu. I stąd taki tytuł odcinka. Charakter jest wtedy, kiedy nikt nie patrzy. Dlatego, że mam takie gorące przekonanie, że w momencie, kiedy ludzie nas obserwują, kiedy widzą, co my dokładnie robimy, to w jakiś sposób dostosowujemy nasze zachowanie do tego, w jaki sposób ono może zostać odebrane. Czyli tak jak rozmawialiśmy o tym, czy jesteś artystą, czy politykiem, tak? Czyli z jednej strony mamy artystę, który robi po prostu to, co uważa za słuszne i koniec i nic tego nie zmieni, a z drugiej strony mamy polityka, który robi dokładnie to, co ludzie chcą usłyszeć i nie będzie zachował się oczywiście, jeżeli nie popełni jakiejś po prostu regularnej gafy, to taki polityk będzie starał się zrobić rzeczy, które są maksymalnie dostosowane do jego grupy odbiorczej. I dokładnie tak samo właśnie to wygląda z naszym charakterem. Jeżeli ktoś nas obserwuje, czyli jeżeli mamy taką sytuację, w której ludzie mnie dekoncentrują, którzy idą obok, nadal jednak się jeszcze tego nie wyzbyłem, tego, o czym rozmawialiśmy w odcinku Peterze McKinnonie. W każdym razie, zmierzam do tego, że jeżeli ludzie nas obserwują, tak jak tutaj, to w tym momencie staramy się dostosować do tego, co oni widzą. Staramy się stanąć na wysokości zadania. To jest bardzo ładnie pokazane w takich środowiskach, typu na przykład, nie wiem, mieszkamy w bloku, albo na małym osiedlu, czy na wsi, bo co ludzie powiedzą i zachowujemy się tak, jak jest to od nas oczekiwane. A z kolei, kiedy nikt nie patrzy, w zaciszu domowym robimy dokładnie to, co nam się żywnie podoba. I to jest tak naprawdę clue tego, czym według mnie jest charakter. I ja to najbardziej widzę w momencie, kiedy, w takim bardzo prozaicznym przykładzie, kiedy wyprowadzam diabła na spacer. Bo niejednokrotnie jest tak, że mnie się jeszcze nigdy nie zdarzyło, pomijając mój dom rodzinny, gdzie jest przeogromny teren i diabeł biega luzem z dwoma innymi owczarkami niemieckimi, tam generalnie się po nich nie sprząta, bo one i tak się załatwiają w jakichś takich miejscach totalnie na odludziu, w jakichś chaszczach sięgających po ramiona i tak dalej. Natomiast nigdy nie zdarzyło mi się w żadnym mieście, w Berlinie był diabeł, w Poznaniu był diabeł, w Warszawie, w Krakowie, nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło nie posprzątać po nim. Niezależnie od tego, czy idę z nim na spacer w ciągu dnia, przechodząc koło strażników Straży Miejskiej, czy idę z nim na spacer o 3 w nocy w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie totalnie nikogo nie ma, po prostu żywej duszy w promieniu zasięgu wzroku. I tak sobie wtedy to właśnie tłumaczę. To, że ja za każdym razem wyciągam ten woreczek z kieszeni i sprzątam o tym się, to jest właśnie kwestia charakteru, bo wtedy nikt nie patrzy. Natomiast niejednokrotnie spotykam się właśnie z taką sytuacją, że jestem gdzieś tam wieczorem na spacerze z psem, widzę, że idzie ktoś, ten pies się załatwia i ktoś się w tym momencie rozgląda i patrzy, bo jeżeli ktoś patrzy, zobaczy mnie ta osoba, to w tym momencie, dobra, trzeba wyciągnąć woreczek i posprzątać. No więc gdyby mnie nie było, jestem przekonany, że ta osoba by nie posprzątała, no bo niejednokrotnie tak się zdarza, że ja w tym momencie podchodzę i mówię, widzę, że zabrakło pani woreczka, proszę bardzo, z przyjemnością użyczę. I w tym momencie, tak, oczywiście, ja zawsze sprzątam, tylko teraz akurat mi zabrakło. Nie oceniam tego, tylko zależy mi na tym, żebyśmy mieszkali w mieście, w którym jest nam dobrze, żebyśmy mieszkali w warunkach, gdzie nie ma po prostu, tak samo jak ludzie, którzy palą i wyrzucają pety na ulicę, to mnie bardzo irytuje, dlatego że to jest jeden pet, tak, ale jeżeli każdy palacz by robił dokładnie w ten sposób, to mamy efekt skali i tak to się później kończy, że w momencie, kiedy zaczyna padać jakiś deszcz, te wszystkie pety pływają po prostu po tych ulicach i naprawdę nie jest miło i przyjemnie. I dlatego myślę, że jeżeli umawiamy się, że mamy zwierzęta, to w tym momencie należy po tych zwierzętach sprzątać. Dla mnie to jest totalnie, absolutnie naturalne. W momencie, kiedy umawiamy się, że
nie wiem, pozwala mi społeczeństwo na to, żebym sobie palił papierosa gdzieś chodząc po ulicy. To generalnie dla ludzi, którzy tych papierosów nie palą, czy też nie mają, nie chcą tych papierosów oglądać gdzieś w swoim otoczeniu, no to nie powinniśmy im rzucać tych papierosów pod nogi. I tak samo jest dokładnie z każdą inną przestrzenią życia. Czyli jeżeli ja staram się być elegancki, to ja generalnie jestem elegancki, bo to wynika z mojego charakteru, to wynika z tego, w jaki sposób podchodzę do życia. I oczywiście zdarza mi się chodzić w krótkich spodenkach, zdarza mi się chodzić w rozciągniętym t-shircie, ale to nie jest tak, że ja chodzę na pokaz. Miałem sesję zdjęciową z Heleną. Sesja zdjęciowa, z której pochodzi to zdjęcie profilowe, które w tej chwili mam ustawione na Facebooku. I Heleny partner, Kajtek, również Helena zrobiła jemu też kilka zdjęć w trakcie tej sesji. I jako, że ja tam miałem dwie czy trzy koszule, które zmieniałem, Kajtek też się przebierał i ja mówię, słuchaj stary, no to może w takim razie chcesz krawat założyć do tej koszuli. A Helena w tym momencie wychynęła zza aparatu i mówi, nie oszukujmy ludzi, Kajtek i tak nigdy nie chodzi w krawacie. I to było takie piękne zdanie właśnie, które pokazuje to, że okej, jeżeli ja mam fantastyczną sesję zdjęciową, że tam jestem w krawacie i w garniturze, po prostu pełny smoking, a w ogóle nigdy w tym smokingu nie chodzę, no to jaki jest sens, tak? Chodzi o to, żeby ten wizerunek, który tworzymy, który budujemy, żeby on był prawdziwy. Jeżeli on wynika z charakteru, to on będzie prawdziwy i będziemy się czuć swobodnie i nigdy nie będziemy mieć takiego dysonansu, który jest nazywany syndromem nikodemadyzmy. Czyli to, że ludzie mnie widzą w ten sposób, to jest okłamywanie ich, a ja tak naprawdę w środku jestem oszustem i czuję się zupełnie inaczej. Zawsze sprzątam po swoim psie. Nigdy nie zdarza mi się po nim nie posprzątać, chyba że jest we wręczycy na wolnym powietrzu. Staram się być elegancki, bo dobrze się tak ze sobą czuję i uwielbiam wzrok mojej żony, która patrzy na mnie zawiązującego krawat i z tego co wiem te odcinki, gdzie też gdzieś tam w Wackernheim wiązałem ten krawat, jej się bardzo podobały, więc być może teraz w Wiesbaden również taki motyw powtórzę. Także charakter jest wtedy, kiedy nikt nie patrzy. Wtedy, kiedy ktoś patrzy, wtedy jest dużo łatwiej i nie ma się nad czym zastanawiać. No ale cóż, teraz nikt nie patrzy. Mogę sobie jeszcze chwilę pomedytować, bo boarding mam dopiero za kwadrans. I nie wiem, czy jeszcze się dzisiaj usłyszymy, bo ląduję dosyć późno, mam jeszcze do przejechania kawałek drogi. Jeśli nie, to wszystkiego dobrego. Do zobaczenia jutro. Cześć. Te reklamy Sixta zawsze sprawiają, że mam ochotę adoptować któreś z tych zwierząt. Dotarłem wreszcie do hotelu. Nie powiem, że bez trudów, bo taka męcząca trochę ta podróż. Z pociągiem i ze wszystkim. Natomiast jest tutaj taka praktyka, z którą się generalnie w Polsce nie spotykam. I praktyka jest taka, że zostawia się klucze w skrzynce przed hotelem. Spotykałem się z tym w Niemczech już ze trzy razy. W Belgii też się z czymś takim spotkałem. Jest tylko jeden problem z takimi skrzynkami. Czasem, kiedy klient wszystko organizuje, żeby przyjechać tutaj na miejsce i tak dalej, zdarza się, że gdzieś po drodze numer do tej skrzyneczki ginie i nie wiadomo jak się do niej dostać. Na szczęście wszystko jest zawsze tak zorganizowane, że nie ma z tym większego problemu. Także, przed chwilą widać było na nagraniu gościa, który siedział za mną na lotnisku w Warszawie. I kiedy skończyłem to nagranie i zobaczyłem, że on mi się gdzieś tam w kadrze zamontował, podszedłem do niego, zapytałem, czy mówi po polsku. Powiedział, że tak, jak najbardziej. I powiedziałem, że słuchaj, no gapiłeś mi się prosto w ekran, jak się nazywa, w obiektyw. Kiedy nagrywałem tego swojego vloga. Więc chciałbym wiedzieć, czy mogę to opublikować na swoim maleńkim, prywatnym vlogu, nic kontrowersyjnego i tak dalej. Tak jak na przykład we wczorajszym vlogu poprosiłem tą parę, która sobie tańczyła na bulwarach Wiślanych. Dokładnie to samo, szanując prywatność innych ludzi i o tym porozmawiamy jutro, bo to jest coś bardzo ważnego. I o czym należy zawsze, i o co należy zawsze bardzo, bardzo dbać. Ostatnio rozmawialiśmy o rozmawianiu przez telefon, o interakcji z innymi w trakcie, kiedy poświęcam
jednej osobie uwagę. Aleks Barszewski bardzo fajnie się odniósł do tego na swoim Facebooku. Natomiast to jest troszeczkę inna kwestia. Poszanowanie czyjejś prywatności. Nie tylko uwaga dla drugiego człowieka, ale też poszanowanie tego, że ten człowiek może nie chcieć tam być uwzględniony. I dlatego chciałem spędzić większość trasy z Warszawy do Frankfurtu właśnie na obróbce tego wideo. To nie jest perfekcyjne. Kłaniam się Mirkowi Burnejko i jego Done is better than perfect, które tak notorycznie pokazuje i podkreśla na swoich vlogach. Więc tak, to nie jest perfekcyjne, ale myślę, że dosyć skutecznie gdzieś tam ta jego twarz, gdzie tak popatrzył bardzo głęboko w obiektyw, została wymazana, zgodnie z jego prośbą. Już powiedział, że no wolałby jednak nie, żeby to, że on jest tam na przerwie i tak dalej, żeby to nie było widoczne. Okej? Nie ma problemu, wideo zostało opublikowane, a ja tymczasem muszę złapać chwilę wypoczynku przed jutrzejszym dniem. Cześć! Tak się robi? Casey Neistat? Inni? Cześć!